Siódemki i słońce? Saki. Gary przyjechał i zawitał do tej jednostki. On do takiej jednostki nic nie ma. I do grotu. Też jest niby teoria. Ale według mnie Bednarski mówi, że to jest wyssane z palca. Może mówi być... dlaczego. I co Bednarski mówi? Oni mieli powiązania poprzednich tam, poprzednich pokoleniach żydowską krew. I na pewno nie przyjechałby Göring, nie przyjechał. A to nie jest tak, że po prostu na jego cześć potocznie to nazwali? Nie. No pamiętaj, że te w sumie... Oni nie, w ogóle nie popierali zobaczmy, że Hitlera. Właścicielami... Ci ludzie nie popierali Hitlera, ale że czuli się w miarę pewnie, dlatego że... No znali ludzi. No. Ale weź pod uwagę, że właściciele przede wszystkim cementowni byli Żydami. Znali. Właściciele cementowni byli Żydami. Oni zostawili tą posiadłość, bo uciekali. Uciekli. Dlatego ta... Nie, oni pełnymi Żydami nie byli. No nie, ale... Mieli domieszkę wiesz, jakąś. No i tak się bali, nie? Ale tłumaczę ci, że do końca, na początku ich nie zgładzono, uciekli w takim momencie, że tak naprawdę... Bez poważnych pleców nikt już nie wyjeżdżał z Rzeszy. Ale to jest ciepłe. Co? A ja strzymałem kurs. No, Waldek to wie co robi. Tu jest ciepło, oni nie zdają sobie sprawy. No zupełnie, zupełnie inaczej jest. No, tu jest klimat. Na śmieci się nie patrzy. Nie. Jak ujęcie to tu jechać właśnie. A co to za bunkier? Pod kasynem. Wehrmachtu. Saperów. Pod kasynem saperów. No Wehrmachtu. No. Skurde syn. Koniec wojny tu chyba ćwiczyli kurwa tych. Wysadzanie mostów. Nie, wysadzanie mostów to tam. Dywersantów, nurków. Werwolfów? Chłopaki, tak zwanego. Ale wchodzimy tu ponownie. Dziś jest z nami Filip. Witam serdecznie. Jest tu po raz pierwszy. Dokładnie tak. Dokładnie 2 lata temu, biegając po tych cegłówkach, bardzo poważnie uszkodziłem sobie kolano. Nie mogłem tego wyleczyć chyba ze 3 miesiące, ale warto było. W pocie czoła stworzyliśmy film o nazwie Szczecin tuż przed zakładem. Prawie 150 tysięcy ludzi oglądało ten film. Jesteśmy naprawdę zachwyceni. Tutaj, w tych miejscach, stworzyliśmy sceny, które uwarunkowaliśmy. Bardzo się cieszę, że tym odbiorcom pokazało ten film. Przejście tu jest takie niskie. Ale przechodzę tym zaułkiem. Tak jak wiele razy, 2 lata temu. Cełówek z otworami. To musiało na pewno służyć budowniczym tego schronu, ale to wygląda tak, jakby tu miało być wejście jakieś. No niestety, no po tylu latach to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to był jakiś daszek, czy to ta
wróć, która została zrobiona z tych cegłówek, czy ona jest z czasów niemieckich, czy ten schron nie został po prostu zaniechany w budowie. Tutaj widzimy, że odpadła już betonowa część takiej nadlewki. Jak to możliwe? Z jednym prętem odpadła, a reszta prętów stoi. No dobra, nie skupiajmy się na szczegółach. Chodźmy dalej. Piękny klimat, naprawdę piękny. Ściany takie czarne, klimatyczne. Przelatuje tak tuż przed soczewką. Cały czas w tej chwili trzymam przycisk ostrości, bo nie ufam temu automatowi i muszę go zmuszać do tej ostrości. Nietoperza widzę, niestety krąży. Będzie się pojawiał tuż przed obiektywem. Będzie straszył. Jednego minąłem, miałem go nad głową, ale mniejsza z nietoperzem. Zbliżamy się do schodów prowadzących do kasyny. To jest właśnie najważniejsze. Kasyna. To kasyna, które właśnie gościło tych wielkich oficerów, którzy okazali się mordercami. Do tej pory się uważa, że Wehrmacht był bardziej okrutny niż samo SS. Zbrodnie, których dokonali na wschodzie, zbrodnie te, których dokonali w Jugosławii, w Polsce. O, jest nietoperz. Odlatuje pod sam aparat. Pewnie ostrość zaraz mi skrzani. Już mi krzani. Cały czas paruje. Wow! Synu. Wow! Czy widziałeś budynek? Obejrzałeś? Nie. Ten na górze? Nie. Kasyna? Nie. Ale jasno. Dobra, idziemy! Podniemy tu schody kasyna. Filip jest ze mną, idzie z tyłu. On osiąga lepszy obraz na swoim telefonie niż ja na tym aparacie. To straszny, zgubił obraz ten mój aparat. I tutaj jest zasypane. Tu właśnie zasypali to wejście do kasyny. Widzicie? Tu jest drewniany szalunek i tam prawdopodobnie podłogę postawiono, zrobiono podłogę. Dzieci tam się uczą, bo to jest szkoła podstawowa. Teraz jeszcze Filipa i wycofam się. Spróbuję zejść po tych schodach. O wow. To jest straszne. Tu naprawdę można bardzo mocno się uszkodzić. Widać, drewniana. Jest tak ślisko. Podłoga. Na tym pyle. Ale jasno. Można zjechać po prostu. Jak nie ma. A jeszcze takie delikatne buciki dzisiaj wzięły. I powolutku. Coś strasznego po prostu. No oni tu oczywiście w 45. na samym początku marca będą musieli biegać tutaj po tych schodach. Między budynkiem kasyna a schron. Co chwilę był ostrzał, co chwilę był alarm. Sowieci nacierali i samolotami, i artylerią, przede wszystkim, nawet tą najcięższą artylerię tutaj, gdzie marynarze ją obsługiwali, przyciągnęli, żeby zdobyć przyczółek mostowy w Dąbiu.
Tak się ten wielki obszar nazywa. Teoretycznie zaczynał się od Świętej, a kończył na Gryfinie. Olbrzymi obszar. No dobra, idziemy. Widzę tego nietoperza, krąży. Wiem, że ta ostrość zaraz zostanie skopana przez niego. Jak tylko podleci mi pod ekran, to znowu nie będę miał ostrości do tego obiektu cały czas. Bo... Filip biegnie, oślepia mnie swoim nędznym światełkiem. Z telefonu. I tak on osiąga lepszy obraz niż ja. To jest zaskakujące. Zobaczcie, jak gubię ostrość cały czas. Twarz jego, jak gubi ostrość. No nie, no te ujęcia to są do wyrzucenia. O, teraz. Znowu ostrość gubi. A nietoperz został. Siódemki i słońce? Dziwne. Jak dziwne. Już się czytam. Ja muszę to zobaczyć. Nie? Słoneczko no. Oznacza pobliską cementownię Sztejn. O! Siedem tak. Numer partii czy coś? Czy tak znak? Nie, to data. Ale jest zaklejona po części. Szukamy w innych miejscach. W innej części schronu nawet. Szukaj. Daty pełnej. 1900? Nie. Bez roku. Nie podałem. Wiadomo, że chodziło o koniec 44. Chodzi tu, w tym przypadku. Listopad, lipiec, maj, marzec, nie wiem. 19, 20. Jak znajdziemy datę, to będziemy wiedzieć. 18. Gdzie jest 18? Tutaj, 18. Tu co jest? A to nie jest tak, że jest 18-7? Tak. Albo... tak, 18 lipca 44. 18 lipca 18. Szukaj innych dat, bo były z różnych partii przywożone. Tu coś jest. 19-7, 18-7. Tak. Następnego dnia. 29-8. A tu jest ten, tu jest 10-8, albo 10-5. 19-8, miesiąc później. Różnie zaznaczane przez różnych ludzi, w różny sposób. Wejdź tam, zobaczę. Po prostu tam poziomą kreskę ktoś. Ale faktycznie, 19-8 z poziomą kreską. Dostrzegasz tą różnicę? Tak, faktycznie. Co to zaklejone? Podpackę wycierał, czy coś napisał? 1958. No. O kurwa. To ktoś zaklejał coś. Nie, ktoś dołożył. Po wojnie. 1958. Co tu jest? To samo? Też tak zaklejone? Tak samo. Tylko już nie napisali. Było coś zainstalowane, te kable szły. A tu przeciekało. Tu też kable. I konserwowali tutaj, zakleili. A, bo tu jest... nie wlewała. Wychodzimy już z tego schronu najładniejszego
szczecińskiego schronu, jeszcze wam pokażę tutaj wagacki, jak wiszą sobie. Zobaczcie. Nie będziemy ich budzić, nie będzie trzeba po cichu mówić. One teraz tu śpią. To jest ich dom. Widzicie, jak się ruszają? Oddychają. Widać, jak im brzuchy chodzą. I plecy. No ssaki, no. No dobra. Idziemy dalej po cichutku, żeby lokatorów z długimi uszami nie budzić. Uszatki zostają, my wychodzimy. I po tych cegłówkach to ten obraz, widzę, traci ostrość. Są niekiwnie. W ogóle nic nie widać. Tam, gdzie ciemno, czyli wyższe partie i sufit, no to widzę, że nic nie widać w tej kamerze. To wszystko do usunięcia. Ale my już kierujemy się na zewnątrz i wychodzimy tu po tych kablach, które ktoś nam bezczelnego wrzucił.